Dzień dobry. Witajcie w kolejnym filmie. Dziś zajmiemy się paletami i szminką od Lisy Eldridge. Zamówiłam dwie palety i jedną szminkę. W sumie w świątecznej kolekcji u Lisy jest 5 palet. Ja trochę za późno się zabrałam za robienie zamówienia na jej stronie i niestety te, które chciałam jeszcze sobie dokupić, były już niedostępne. Ponoć większość tych rzeczy wyprzedała się dosłownie w 10 minut od godziny premiery, więc i tak się cieszę, że udało mi się dostać dwie palety i jedną szminkę, którą chciałam. Bardzo chciałam. Chciałam jeszcze jedną, ale trudno. Może jeszcze sobie ją dokupię przy następnym zamówieniu. I palety kosztują 49 funtów brytyjskich, czyli w przeliczeniu na nasze to jest około 260-270 zł. Szminki kosztują 26 funtów, czyli na nasze to jest około 140 zł. Wszystkie ceny podane na stronie Lisy są cenami już z podatkiem naszym. Płacimy w funtach brytyjskich. Zamówienie przychodzi do nas kurierem DPD w około, no tak mniej więcej 3-4 dni robocze. Powyżej 59 funtów jest przesyłka darmowa, więc ja się załapałam na tą darmową przesyłkę i faktycznie w ciągu tygodnia od zamówienia, bo premiera była chyba w piątek, przyszła już do mnie paczka z moim zamówieniem. I zamówiłam właśnie dwie palety i jedną szminkę i do zamówienia dostałam taką piękną, różową kosmetyczkę. Ona jest taka welurowa, bardzo fajna, dosyć mała. To jest taka kosmetyczka bardzo podręczna, przyjemna. Tutaj mamy suwak, tu oczywiście logo. Bardzo fajna, ładna, mała, miła i taka słodka kosmetyczka. I palety przychodzą do nas w takim papierowym, no kartonowym opakowaniu. Z bliska wygląda on w ten sposób. Na odwrocie mamy napisane nazwy cieni, mamy skład cieni i jaka jest faktura tych cieni. Jakie to są cienie dokładnie? Czy welwetowe, czy matowe, czy błyszczące, czy topery? I kosmetyki Lisy wyprodukowane są we Włoszech. Palety mają 24 miesiące termin przydatności do zużycia. Szminka natomiast ma 18 miesięcy. I szminka przychodzi też w takim samym opakowaniu kartonowym. I na odwrocie również mamy skład, nazwę, wszystko co potrzebujemy. I palety Lisy są oczywiście nietestowane na zwierzętach, nie zawierają mikroplastiku i nie zawierają talku. Paleta w środku wygląda w ten sposób. Zobaczcie, jakie to jest piękne opakowanie. Mamy tutaj takie żłobione, fajne, taką fajną żłobioną przestrzeń. Tutaj gładką, oczywiście logo Lisy. Na odwrocie mamy nazwy cieni oraz jest napisane, jakie to są cienie. Czyli na przykład Tea Room jest cieniem welwetowym, Tomorrow's Party jest cieniem metalicznym, i tak dalej. W środku mamy lusterko, bardzo przyjemne, dosyć duże, jak na paletkę taką małą. Paleta rozkłada się do tego stopnia, więc używanie tej palety do makijażu oczu i lusterka w tej palecie jest bardzo użyteczne, takie praktyczne. I paleta Muse w środku wygląda w ten sposób. Mamy trzy cienie welwetowe, jeden metalik, jeden taki cień świecący luminous i jeden cień taki toperowy. I w konsystencji te cienie to są cienie takie inne, takie zupełnie inne w dotyku, w nakładaniu. To jest taka konsystencja musu, matowego musu. Bardzo przyjemne są w użyciu. Bardzo przyjemnie używa się tych cieni, powiedzmy matowych, do nakładania na powiekę palcem i do rozcierania od razu tego cienia na powiece. Jest to bardzo przyjemne. Nie ma żadnego problemu z tym, żeby ten cień rozblendować palcem na powiece. Ten matowy oczywiście. Mamy pierwsze trzy cienie i kolejne trzy wyglądają w ten sposób. Są przepiękne. I tak wyglądają swatche palety Muse. I te cienie matowe, te nowe matowe, takie musowe matowe, można by porównać ewentualnie do cieni kremowych, matowych od Natasha Denona. Tylko te od Natasha Denona są trochę bardziej suche w porównaniu do tych musowych. Te są bardziej takie właśnie w konsystencji jak mus. Coś takiego jak, nie wiem czy pamiętacie i mieliście, Huda wypuściła taki bronzer w konsystencji musu matowego. Można by było powiedzieć, że
o taką konsystencję tych cieni mi chodzi, jeżeli mówię tutaj o palecie Lisy, że to jest taki zupełnie inny, niespotykany produkt. Bardzo fajnie się tymi cieniami pracuje na powiece. Ja już się wczoraj malowałam tymi cieniami, naprawdę z czysta przyjemność. I teraz przybliżę trochę kamerę i przejdziemy do makijażu oczu tą paletą Muse. Zacznę sobie od tego cienia matowego, tutaj najjaśniejszego. I zobaczcie, jak bardzo przyjemnie się nabiera ten cień na pędzel. I nałożę ten cień tutaj powyżej załamania powieki. Pracuje się tymi cieniami bardzo fajnie. Ja wczoraj, robiąc makijaż pierwszy raz tą paletą, byłam aż zdziwiona tą konsystencją. Naprawdę to jest taka niespotykana w cieniach konsystencja, że właśnie one są takie niby matowe, ale jak mus, trochę jak cień w kremie, ale nie do końca. Także bardzo ciężko mi jest opisać, jakie jest odczucie tych cieni podczas pracy na powiece, ale zastygają bardzo pięknie na skórze. Przepięknie i nie zastygają za szybko, więc można je tak idealnie wypracować na naszych powiekach. Teraz sobie przejdę do tego cienia tutaj i zaznaczę sobie tu trochę w załamanie powieki i delikatnie wyciągnę ten cień powyżej. Zobaczcie, jak gładko one wyglądają na oczach. Przepięknie. I można je budować. Bardzo fajne są. I teraz przejdę do tego najciemniejszego cienia matowego. Uznajmy, na potrzeby tego filmu będę mówić matowy, będzie mi łatwiej. No zobaczcie, jak on się pięknie rozciera. Bardzo przyjemnie się pracuje tymi cieniami. Naprawdę jestem zaskoczona, bardzo pozytywnie zaskoczona, że takimi cieniami, takimi właśnie w tej konsystencji matowego musu, pracuje się tak przyjemnie, że nic się złego z tymi cieniami podczas pracy i później podczas noszenia nie dzieje. Następnie przejdę do takiego małego, precyzyjnego pędzla. Wezmę sobie ten cień ciemny i nałożę go sobie tutaj na dolną powiekę, na zewnętrzny kącik. Następnie wezmę ten cień i sobie go nałożę właśnie tutaj na środek dolnej powieki. I tak teraz sobie jeszcze pracując tymi cieniami, to no naprawdę ta konsystencja cieni jest dziwna, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Właśnie taka zupełnie inna, bardzo przyjemna, ale trzeba się przyzwyczaić do tego. Trzeba się przyzwyczaić do tego, bo to jest jeszcze bardziej miękkie i puszyste niż kremowe maty od Nataszy. Tak to bym określiła. I teraz wezmę sobie ten cień tutaj i nałożę go palcem na środek powieki i tutaj na ten cień matowy. Delikatnie sobie wtłoczę ten cień. I zobaczcie, jak to przyjemnie wygląda na oczach. Bardzo mi się podoba. Ten makijaż jest niby różowy, no bo wiadomo, cienie są takie różowe, a wygląda na oczach bardzo przyjemnie. Tak elegancko stonowany jest ten różowy, że to nie jest taki krzykliwy, tylko właśnie taki dzienny różowy. Śliczne są te cienie. I teraz wezmę sobie ten cień tutaj. Zobaczcie, jak jest piękny, mocny. I nałożę go tutaj na wewnętrzny kącik powieki. I rozsmaruję sobie go, od razu połączę z tym drugim, różowym. I zobaczcie, jak to przyjemnie wygląda na oku. Przepięknie. Tu sobie jeszcze wszystko wyrównam tym pędzlem, którym nakładałam cienie matowe. Na dolnej powiece to samo. I został nam jeden cień, czyli ten. I nałożę go tutaj w wewnętrzny kącik i na dolnej powiece też tak od środka. I tak wygląda skończony makijaż paletą Muse od Lisy Eldridge. Przepiękne. Zobaczcie, jak wyglądają te cienie w opakowaniu, a jak na powiece. Ja teraz idę zmyć ten makijaż, sam makijaż oczu i przejdziemy do drugiej palety. I teraz możemy przejść do drugiej palety, czyli do Cinnabar. I oczywiście na odwrocie mamy napisane nazwy cieni oraz jaką mają formułę. I to są pierwsze trzy cienie. I kolejne trzy. I tak wyglądają swatche palety Cinnabar.
I znowu przybliżę kamerę i zaczniemy makijaż. Zacznę od tego jasnego, beżowego cienia i nałożę go tutaj, powyżej załamania powieki. Tym cieniem pracuje się też bardzo dobrze. Bardzo fajnie się rozciera, chociaż jak zobaczymy tutaj na opakowaniu, to widać, że on jest taki bardzo zbity, matowy. Właśnie ta konsystencja takiego musu, zbitego musu z matowym cieniem powoduje to, że nawet tutaj nie ma osypu. Trzeba trochę mocniej nabrać ten cień, ale na powiece rozciera się przepięknie. Przejdę teraz do tego cienia i zaznaczę sobie tutaj załamanie powieki. Te cienie są tak proste w obsłudze, tak szybko można nimi zrobić makijaż i tak pięknie wyglądają. Naprawdę to jest coś niesamowitego z tymi cieniami. Ja jestem bardzo zaskoczona, że to aż tak gładko, pięknie i te cienie właśnie tak zastygają na tej powiece, że tak się wtapiają, wcalają w naszą skórę. Nic się z nimi złego nie dzieje, nic się nie rolują, nie zbierają. Takie są przyklejone wręcz, pomimo nieużywania kleju. I teraz przejdę do tego ciemnego cienia i zaznaczę sobie tutaj zewnętrzny kącik. I zobaczcie, jak on pięknie podkreśla zewnętrzny kącik oka. I nie trzeba wcale się jakoś super natrudzić z tym, żeby taki efekt fajny uzyskać. Bardzo przyjemne, ale też takie, mówię, trochę inne, trochę dziwne, bo jak jesteśmy przyzwyczajeni do bardziej takiej sypkiej lub takiej twardej konsystencji cieni suchej, no to tutaj z tymi cieniami trzeba będzie się trochę przyzwyczaić do tego, bo to nie jest takie oczywiste. Chociaż to przyzwyczajenie też nie trwa długo, bo naprawdę bardzo szybko można jakby przyzwyczaić się do tej formuły cieni. I teraz tym ciemnym cieniem podkreślam sobie tutaj dolny kącik zewnętrzny i delikatnie sobie wzmocnię tutaj przy linii rzęs tym samym cieniem i tym pędzlem precyzyjnym. Wracam do mojego pędzla od cieni matowych, tych jaśniejszych i czyszczę sobie wszystko dookoła oka. Następnie nałożę sobie ten cień, zobaczcie jak jest piękny, i nałożę go tu na środek powieki, delikatnie na tą matową, ciemną część. Bardzo przyjemne. W konsystencji te metaliki są podobne trochę może do Nataszy Denony, metalików. Też właśnie takie grube, zbite, gęste, ale grube nie pod względem takim, że czujemy strukturę i brokat, tylko taka fajna właśnie gęsta konsystencja tego cienia. I tak samo można właśnie fajnie wypracować sobie ten cień palcem na powiece. Następnie przejdę pędzlem do tego cienia ciemniejszego, takiego różowego i nałożę go tutaj na dolną powiekę. I co jest ciekawe przy tych cieniach, to ta ich konsystencja powoduje to, że nie musimy w ogóle robić takiego pozbywania się nadmiaru cienia z pędzla, jak go nabieramy. One są właśnie takie mokre, kleiste, takie, wiecie, gęste, a nie takie pylące się. I też ten sam cień nabieram i tutaj sobie nałożę delikatnie wewnętrzny kącik na górnej powiece. I przejdę do ostatniego cienia, czyli tego pięknego topera. I nałożę go tutaj na całą powiekę. Tak go wklepię w te wszystkie cienie, które tutaj mam. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Wracam do mojego pędzla od matowych cieni. Czyszczę sobie granice z tymi cieniami. Wszystko blenduję. I tak wygląda makijaż paletą Cinnabar od Lisy Eldridge. Poza kamerą dodam sobie maskarę, kredkę na oko i za chwilę do Was wracam. I tak wygląda skończony makijaż tą drugą paletą Cinnabar, tą cieplejszą. Muszę przyznać, że mi się bardzo podoba. To są takie całkowicie moje kolory. Bardzo dobrze się w takich czuję. Mogłabym używać tylko takich, ale w sumie jest za dużo ciekawych palet.
na świecie, żeby używać tylko i wyłącznie takich beżowych. Od czasu do czasu można też coś zaszaleć z kolorem. Tak, zdecydowanie. Takie kolory są moimi ulubionymi kolorami. Nigdy chyba mi się nie znudzą. Przepięknie wyglądają na oczach. I została nam szminka. Ja mam tylko właśnie tą jedną szminkę z tej serii welwetowej, matowej. Chciałam jeszcze jedną taką w brązach, ale już się wyprzedała. A tutaj mam szminkę, zaskoczę Was, czerwoną. Mam tutaj taki kolor. W środku opakowanie szminka wygląda w ten sposób. Mamy tutaj piękne logo lisy. Zamykanie magnetyczne. I szminka wygląda tak. Jest nieziemsko piękna. Ja ją wczoraj też już używałam. Jestem zachwycona tym kolorem. Jest niesamowity. Jest niesamowity. Przepiękny. Coś pięknego. Na ustach ta pomadka wytrzymała mi wczoraj posiłek, obiad, picie, herbaty, kawy i nic się z tym kolorem nie stało. Coś fajnego, naprawdę coś fajnego. I jest to czerwień z niebieskimi podtonami, więc ona będzie optycznie wybielać nam zęby i będzie pasować do wszystkich typów urody. Wygląda fenomenalnie na ustach. I tak wygląda kolor. Ja sobie go muszę poprawić delikatnie konturówką, bo niestety moim zdaniem ta końcówka tutaj jest za mało ostra i jakoś tak jest zbudowana ta szminka, że nie potrafię nią wyrysować ust tak perfekcyjnie bez dodania kredki. Więc ja sobie tutaj dodam kredkę i za chwilę do Was wrócę. Myślę, że tak już wystarczy. I tak wygląda szminka od lisy. Przepiękny kolor. Jest tak niesamowity. I na ustach czuć bardzo delikatnie tą szminkę. Nie mamy takiego uczucia ściągnięcia, nie mamy uczucia zbyt wielkiej jakby płynności szminki na ustach, tylko jest taka w punkt wyważona i konsystencja jest taka zrobiona idealnie, że czujemy cały czas, że nasze usta są nawilżone, ale jednocześnie są matowe, nie takie tempo kredowo matowe, tylko właśnie takie welwetowe. I mówię, wczoraj podczas posiłku nic się z tą szminką złego nie stało. Podczas picia, wiadomo, zostało odrobinę szminki na kubku, ale to nie jest taka ilość wielka, zatrważająca. I muszę przyznać, że wczoraj właśnie podczas obiadu, jak miałam tą szminkę na ustach, bałam się, co zobaczę na ustach po skończeniu posiłku. I tak skończyłam obiad, patrzę do lusterka, a szminka jest nienaruszona. Na ustach cały czas wyglądała przepięknie. Nic się nie zjadła jakoś tak dziwnie, nic nie było, żadnych takich odbić. Piękna szminka, super jakość, bardzo komfortowa na ustach. Jestem bardzo zadowolona. I w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie w ogóle o tych produktach Lisy, o tych paletach, o szminkach. Czekam na Wasze komentarze. Oczywiście subskrybujcie, klikajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!